czołgiem. Dziś pokażemy Wam legendarny czołg, który był postrachem pól bitewnych II wojny światowej. Odwiedzimy Muzeum Pancerne w Kołaninie, gdzie znajduje się absolutnie unikatowy eksponat. Czołg średni Panzerkampfwagen 5 Aus A Panther. To jedyny kompletny egzemplarz tego pojazdu w Polsce. Porozmawiamy z Mateuszem Delingiem z kanału Tank Hunter o tym, jak udało się odrestaurować tak rzadką maszynę. Ile czasu, pracy i wyrzeczeń kosztowało doprowadzenie Pantery do stanu, w którym możecie ją oglądać w Muzeum Pancernym w Kłaninie. Zapraszam. Czołg średni Panzerkampfwagen 5 Pantera zapisał się w historii broni pancernej jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych konstrukcji okresu II wojny światowej. Czołg produkowany był w trzech wersjach D, A i G i zaprojektowany był jako podstawowy wóz Panzerwaffe, mający zastąpić wcześniej eksploatowane czołgi Panzerkampfwagen 3 i 4. Ogółem wyprodukowano około 6 tysięcy czołgów Pantera. Wóz charakteryzował się masą około 45 ton. Jego przedni pancerz zapewniał mu skuteczną ochronę przed większością armat przeciwpancernych okresu II wojny światowej, a 75 mm armata KWK-42 gwarantowała przebicie pancerza większości czołgów użytkowanych przez aliantów zachodnich i Związek Radziecki. Wóz napędzany był silnikiem gaźnikowym Maybach HL-230P30, który generował około 700 koni mechanicznych, pozwalając tej maszynie rozpędzić się na drodze utwardzonej do prędkości około 55 km na godzinę. Wóz charakteryzuje się również typowym dla niemieckich konstrukcji tego okresu zawieszeniem Schachtellaufwerk o tak zwanym układzie szachownicowym, które zapewniało dobre właściwości jezdne, choć było również dość skomplikowane. Stoimy przed chyba perłą w koronie, jaką tutaj masz, czyli czołgiem Panzerkampfwagen 5 Ausführung A. Co możesz powiedzieć o tym konkretnym egzemplarzu, o procesie jego odbudowy, bo to jest z pewnością bardzo ciekawy temat. No i jakie są dalsze plany związane z tym czołgiem? Przede wszystkim Panzerkampfwagen 5 Ausführung A, który znajduje się w Muzeum Pancernym w Kłaninie, to pojazd z bardzo ciekawym szlakiem bojowym, ponieważ pojazd został niegdyś zakupiony przez złomiarza francuskiego, który miał swój skład w miejscowości Trun, czyli dokładnie w samym centrum wydarzeń z sierpnia 1944 roku, gdzie walczyli polscy pancerniacy, gdzie udało się zamknąć korek okrążenia armii niemieckiej i gdzie Niemcy porzucili niemalże całość swojego sprzętu, a jednocześnie stracili bardzo wielu żołnierzy. Pamiętajmy, że tamte wydarzenia doprowadziły do ostatecznej klęski armii niemieckiej w Normandii. No i ten czołg pochodził najprawdopodobniej z 12. Dywizji Pancernej SS, która w tamtym miejscu porzuciła największą ilość swoich pojazdów. Złomiarz zakupił ten pojazd, już był w tamtym czasie częściowo pocięty, jako że możliwości transportowe i załadowania tamtych czasów były znacznie niższe aniżeli dzisiaj, tak więc został częściowo pocięty, na szczęście nie zezłomowany. Jeszcze żaden z elementów nie trafił do huty, pozostał pod chmurką do lat 90., co spowodował, że skrzynia biegów i silnik znalazły się w powiedziowo płakanym stanie. Duża część elementów takich dury aluminiowych skorodowała, ponieważ tam również takie różne elementy stosowano. Dobrze zachowały się oczywiście pancerze. Złomiarz w latach 90. zmarł, a złomowisko zostało wyprzedane pomiędzy różnych kolekcjonerów. No i czołg następnie trafił do Belgii i został przeze mnie pozyskany już oczywiście od kolejnego kolekcjonera. My przez 2,5 roku ciężkiej pracy, bym powiedział wręcz karówki, remontowaliśmy ten czołg, spawaliśmy, składaliśmy go do kupy. Oczywiście trzeba było ponownie odtworzyć całą geometrię bardzo skomplikowanego układu zawieszenia, co w całości się udało i pojazd w tej chwili stoi na własnych kołach, porusza się na gąsienicach, niestety jeszcze nie o własnych siłach, ale to z pewnością któregoś dnia nastąpi. Ale wracając do historii, 12. Dywizja Pancerna SS starła się również z polskimi pancerniakami, no i najprawdopodobniej ten czołg został trafiony tutaj przez pancerz przedni, aż pod jarzmo armaty. To trafienie, myślę, że było tym trafieniem, które doprowadziło do zniszczenia tego pojazdu, pomimo tego, że ten pancerz, który znajduje się poniżej
wieży, to niemalże 100 mm, tak więc przebicie jego na pewno nie było proste, ale mógł spowodować chociażby zaklinowanie się tej części dolnej pancerza, ponieważ ta część dolna niemalże nie istniała w momencie zakupu przeze mnie, musieliśmy ją w dużej części odtwarzać, tak więc najprawdopodobniej pocisk mógł się tej wieży wówczas zaklinować, no a prawdopodobnie załoga mogła spanikować i opuścić ten czołg, no przez co pozostał w tym kotle zamkniętym przez Polaków. No i ta historia tej pantery, chcieliśmy ją oczywiście pokazać w naszym muzeum, tak więc pantera została w barwach oryginalnej swojej dywizji. Z widocznym trafieniem, tak jak widać, nie naprawiliśmy tych śladów po pocisku, które najprawdopodobniej wyeliminowały ją z walki. No i jednocześnie chcemy upamiętnić polskich żołnierzy. Znajduje się za nami gablota z pancerniakami z dywizji generała Maczka. Są to oryginalne mundury. Być może żołnierzy, którzy wtedy ten czołg w 1944 roku oglądali na własne oczy. Niestety nie posiadam żadnych danych statystycznych, jeżeli chodzi o eliminację panter. Nie wiem, jakie najczęściej trafienia eliminowały te czołgi. Z pewnością kilka panter na froncie zostało wyeliminowanych, ale a propos skuteczności, tych statystyk jest dość sporo. Dla zobrazowania tego, jak skuteczny był to czołg, mogą być działania normandzkie, chociażby z początku lipca 1944 roku, kiedy tylko w czasie jednego dnia w 12. Dywizji Pancernej przy użyciu panter i Panzer 4, a w większości w tamtym czasie już większość, bym powiedział, pół na pół stosowane były zarówno jedne, jak i drugie czołgi, udało się jednego dnia Niemcom zniszczyć 81 Shermanów, a niemieckie dywizje pancerne w tamtym czasie liczyły co najwyżej 80 sprawnych czołgów. Tak więc 80 sprawnych czołgów w ciągu jednego dnia wyeliminowało niemalże równoważną liczbę czołgów po drugiej stronie. To świadczy o tym, jak skuteczna była to broń. A jeżeli chodzi o ten egzemplarz, jak oceniłbyś w procentach jego ukompletowanie obecnie? Mniej więcej. No, praktycznie całość tutaj elementów podzespołów czy pancerzy jest oryginalna. Wiadomo, że część rzeczy trzeba było dorobić, czy elementy takie bardzo newralgiczne, podwozia, łożyska, niektóre podzespoły, jeżeli chodzi również o pancerz, bo tam, gdzie idzie współosiowość, było bardzo ważne, żeby tę współosiowość uzyskać, ale myślę, że w 95% ta pantera jest oryginalna, chociażby biorąc pod uwagę kryterium wagowe, tak więc myślę, że 95% bądź też 90-95% gdzieś w tych granicach wagi tego pojazdu jest w 100% oryginalna. Czyli można powiedzieć, że wewnątrz już duża część elementów jest zainstalowana, tylko brakuje tych najważniejszych mechanicznych. Dokładnie. Nie ma skrzyni biegów, nie ma silnika. Większość elementów, praktycznie wszystkie elementy, jeżeli chodzi o zawieszenie, jest zamontowana, ale nie mogliśmy też montować tych podzespołów łączności, radiostacji, uchwytów amunicyjnych. Nie mogliśmy też zamontować kosza podwieżowego, jako że zespół napędowy idzie w całości pod spodem. Silnik mamy z tyłu, skrzynię biegów mamy z przodu. Po środku mamy dodatkową skrzynię hydrauliczną, bo pamiętajmy, że Pantera była naprawdę nowatorskim rozwiązaniem, miała również hydrauliczny napęd wieży, przynajmniej oczywiście jeżeli chodzi o Panterę w wersji A, bo Pantery D jeszcze tego nie miały, ale w Panterze A mieliśmy napęd hydrauliczny wieży, no i te wszystkie podzespoły trzeba wyremontować i zamontować jednocześnie, tak aby całość zespołu była w pełni sprawna i trzeba to wszystko skoordynować ze sobą, tak więc tych rzeczy jeszcze po prostu nie montowaliśmy. Ciekaw jestem, czy jeżeli chodzi o odbudowę tych wozów, jaka jest dostępność części na, nazwijmy to, rynku części dla czołgów i pojazdów z okresu II wojny światowej? Na pewno jest to dosyć trudne, żeby do tak rzadkiego pojazdu jak Pantera znaleźć choćby podzespoły mechaniczne. Oczywiście. My mieliśmy to szczęście, że większość podzespołów tych głównych mechanicznych się tutaj znajdowała. Tak jak powiedziałem, w opłakanym stanie. Na pewno ich remont będzie długotrwały. Nie stanie się to, myślę, ani za rok, być może za 2-3 najwcześniej. W każdym razie większość tych podzespołów była. Są one bardzo trudno dostępne. Zakup nawet takiego pojazdu w dzisiejszych czasach jest niemalże niemożliwy. Dzięki licznym kontaktom, które przez wiele lat mojego bytowania w tym środowisku kolekcjonerskim udało się zdobyć, dotarłem oczywiście również i do tego pojazdu. W tej chwili zdobycie nawet klepek gąsienic było dosyć kłopotliwe, pomimo tego, że jest wielu zbieraczy, którzy takie gąsienice posiadają. Nastarczyło nam to też sporo problemów i trzeba było je w różnych miejscach pozyskiwać. My nawet na miesiąc przed prezentacją jeszcze potrzebowaliśmy około 20 sztuk, które również od kolekcjonerów udało się pozyskać. Tym niemniej ze względu na legendarność
tego czołgu. Można powiedzieć, że Pantera czy Tygrys to dwa podstawowe, legendarne czołgi, których nazwa rozbrzmiewa w głowie każdego maniaka broni pancernej. Legendarność tych czołgów spowodowała, że każdy podzespół, który komuś uda się gdzieś znaleźć, czy na gospodarstwie, czy wśród kolekcjonerów, jest pozyskiwany, zakupywany i powiedziałbym utrzymywany do dnia dzisiejszego. Nikt tych elementów się już dzisiaj nie pozbywa, powiedziałbym, bezpowrotnie, czyli nie trafiają one już do piecy hutniczych, a trafiają w ręce kolekcjonerów. Mi nawet cztery ostatnie koła udało się zakupić od kolekcjonera, który pozyskał je z magazynu z Austrii, gdzie leżały nietknięte od 1945 roku. Tak więc cztery koła, które mamy po tej lewej stronie, są jeszcze w oryginalnej farbie Dunkelgelb z okresu II wojny światowej. Jak sądzisz, jak, no zawsze mówię, że to około 1% zachowało się tych pojazdów, i jak sądzisz, jak dużo jeszcze ich można będzie przywrócić do, no może nie tyle stanu jezdnego, bo z tym różnie bywa, ale powiedzmy takiego stanu, żeby to nie były wraki. Chodzi mi oczywiście o Pantery, które zachowały się jeszcze na świecie. No w przypadku Pantery myślę, że też można by pokusić się o szacunek 1%, jako że dosyć sporo pojazdów, oprócz tego, że stosowane były przez armię francuską, dosyć sporo po wojnie wyprodukowali również Brytyjczycy. Brytyjczycy w zakładach w Hanowerze, czyli MNH, wyprodukowali dużą partię Jagdpanther i Panther. Następnie te pojazdy trafiły na poligon, na poligony, na testy. Testowali Brytyjczycy je pod kątem użycia we własnej armii i oczywiście testowali je też bojowo. No i tu taka ciekawostka, że tak jak mówię o tym 1% zachowanych egzemplarzy, teoretycznie na świecie powinno być zachowanych około 3-4 Jagdpanther, ponieważ to byłby ten 1%, a paradoksalnie tych Jagdpanther zachowało się około chyba 8 czy 10. Liczę również te wraki, które gdzieś były na poligonach w Wielkiej Brytanii. To właśnie te egzemplarze, które wyprodukowane zostały już po wojnie przez Brytyjczyków. Tak też było z Panterami G. Pantery G, które produkowane właśnie były w zakładach MNH w 1945 roku, również zostały poskładane do końca przez Brytyjczyków i dzięki temu więcej tych egzemplarzy zachowało się do dnia dzisiejszego. Ale myślę, że i tak ta liczba, zarówno Jagdpanther, jak i, znaczy akurat Jagdpanther troszeczkę więcej, ale myślę, że ta liczba Panther no, nawet oscyluje poniżej tego 1%. A odbudowa tych pojazdów, no myślę, że już niewiele się odbuduje. Niewiele pozostało tych pojazdów do dnia dzisiejszego, niewiele też zostało tego materiału. Czołg jest bardzo duży, bardzo kompleksowy, wymaga potężnego nakładu pracy, potężnej wiedzy, no i wielu set tysięcy kilometrów przejechanych, żeby ten pojazd poskładać. No nie sądzę, aby wiele było takich miejsc, gdzie bylibyśmy w stanie taki czołg odbudować. Myślę, że będą to raczej pojedyncze sztuki. Myślę tu o 1, 2, maksymalnie 3 egzemplarzach w ciągu najbliższych 30 lat. Wcześniej rozmawialiśmy o dostępności dzisiaj innych pojazdów. W wypadku Pantery, no można powiedzieć, że jeżeli chodzi o polskie muzealnictwo, to jest perełka prawdziwa. W Polsce zostały przynajmniej jeszcze dwie niekompletne Pantery. Jedna znajduje się w Warszawie, a na świecie też niewiele tych pojazdów zostało. Tak, te dwie Pantery to właściwie kawałki podwozi i to jeszcze bym powiedział nawet nie są kompletne w 50%, tak więc ich odbudowa myślę, że w dzisiejszych czasach jest raczej już niemożliwa. Pozyskanie tak dużej ilości części, nawet w moim przypadku tych brakujących, które trzeba było pozyskać, zajęło kilka lat. Przejechałem na pewno setki tysięcy kilometrów w poszukiwaniu tych części. Spędziłem mnóstwo swojego czasu, którego nie liczę, tak aby te części pozyskać na kontaktach z różnego rodzaju kolekcjonerami. Ja myślę, że w warunkach muzeów państwowych trzeba by było stworzyć całe komórki do poszukiwania tych części. Myślę, że to jest nierealne, aby te pojazdy w tej chwili odbudować w oryginalnym stanie. No i jednocześnie pozyskanie, jak widzicie, takiego kolosa, bo należy nazwać ten pojazd kolosem, on mierzy ponad 8 metrów długości i ponad 3 metry wysokości, tak więc pozyskanie takiego kolosa w całości gdzieś z polskiej rzeki czy jeziora jest niemożliwe. Może ten taki czołg nawet nie wjechałby na taflę lodu, ona natychmiast by się pod nim zarywała. Na ukrycie takiego pojazdu w rzece, no musiała być to naprawdę głęboka rzeka. Jak wiemy, nawet w Wiśle byłby problem ze schowaniem takiej Pantery.
Tak więc myślę, że już nie ma szans na drugą Panterę w polskich muzeach. W muzeach zachodnich znajduje się kilka sztuk, tym niemniej, żeby zobaczyć taką całą Panterę, musimy się udać co najmniej na zachód Niemiec, bądź też do Kubinki w Moskwie. Tak więc trzeba by pokonać co najmniej 1000 km, żeby taki czołg zobaczyć. Jednocześnie sprawnych czołgów pozostało naprawdę niewiele. Duża część z nich pochodzi z batalionu pancernego, z którego Francuzi korzystali po wojnie. W związku z wysoką sprawnością i zdolnością bojową tych czołgów Francuzi postanowili stworzyć batalion pancerny złożony z panter już po wojnie i wykorzystywali te czołgi niemalże od lat 50. Kiedy to już brakowało części zamiennych, przemysł francuski nie mógł sobie poradzić z zrobieniem tak skomplikowanych konstrukcji, jak były stosowane w panterze. Tak więc Francuzi ostatecznie zrezygnowali z ich stosowania bojowego, no i przekazali tę większość pojazdu bądź na poligon, bądź też do muzeum w Saumur, gdzie znajdują się do dziś, ale jest to zaledwie kilka sztuk. Jest to zaledwie kilka sztuk, które przetrwały do naszych czasów, jeżdżących jeszcze mniej. Jeżdżą, zdaje się, w tej chwili 3 sztuki na świecie. Myślę, że 4. będzie ta Pantera, która znajduje się w Kłaninie. No a dla nas jest to wyjątkowy powód do dumy, jako że naszemu skromnemu muzeum udało się pozyskać taki rarytas, którego nie sposób będzie zobaczyć w wielu miejscach na świecie, no a szczególnie nie w Europie Środkowej, bo jak spojrzymy od Grecji, Włoch, przez Austrię, Czechy, Słowację, aż po północną Norwegię nie da się takiego pojazdu zobaczyć. Można ją tylko zobaczyć w Europie Zachodniej, na Wyspach Brytyjskich, czy tak jak wcześniej wspomniałem, w moskiewskiej Kubince. Jeżeli chodzi o ten wóz, widzimy także, że pokryty jest cimeritem. Czy to jest oryginalne pokrycie, czy musieliście je odtworzyć? Tutaj w większości, w 90%, bym powiedział 9%, ta powłoka cimeritowa jest odtwarzana. Tutaj jest jakby kolejna kontrowersja związana z tym wozem bojowym, bo pozwoliliśmy sobie zostawić kawałek oryginalnej powierzchni cimeritu, która znajduje się tutaj w tej prawej części pancerza. Tutaj jak u góry widać taki odpadający delikatnie cimerit. To jest jeszcze oryginalna powłoka cimeritowa, która przetrwała z okresu wojny. No i tu ciekawostka, bo tego rodzaju cimerit, bo oczywiście cimerit miał również różne swoje wzory, tego rodzaju cimerit stosowany był we wczesnych panterach produkcji Demaga w roku 1943. Miały to wszystkie praktycznie wersje D i wczesne Pantery A. Nie widziano takiego rodzaju cimeritów na późnej Panterze A. Oczywiście późne, bardzo późne wersje, czyli Pantery G, miały już ten rodzaj cimeritu, ale jakby przepadł on w środkowej części produkcyjnej Pantery A. No i jest taki kontrowersyjne się spieranie różnego rodzaju specjalistów, modelarzy, którzy oczywiście podpierają swoje tezy, powiedziałbym, zdjęciami z okresu wojny, że takiego rodzaju cimelitu na tej Panterze A nie było, że być może jest to z Pantera z wersji G. No ale większość ludzi, którzy mają taką, bym powiedział, ogólną wiedzę na temat niemieckiej broni pancernej z okresu II wojny, nie wiedzą, że całkowicie był inny kąt nachylenia pancerzy bocznych w Panterze A i całkowicie inny kąt nachylenia w Panterze G. Ponieważ w Panterze G pancerz został pogrubiony do 50 mm, w Panterze A było to 40 mm, ale pod, bym powiedział, bardziej ostrym kątem. No i ten pancerz, który tutaj mamy, jest oryginalnym pancerzem dokładnie z tej Pantery, zarówno z tą już, powiedziałbym, kugelblendą, czyli tą blendą okrągłą na karabin maszynowy, bo wczesne Pantery A i wszystkie Pantery D miały blendę kopertową zamykaną podobnie jak wizjer kierowcy. No i taka Pantera A, mająca tą kugelblendę, to już jest taka, bym powiedział, późniejsza wersja produkcyjna. Oczywiście z pancerzem z Pantery A, ale cimeritem nieznanym w tej Panterze. I no ten jeden unikalny egzemplarz przetrwał od dnia dzisiejszego z tym rodzajem cimeritu, tak więc postanowiliśmy zastosować ten oryginalny wzór cimeritu, stosowany na panterach wcześniejszych bądź późniejszych wersji produkcyjnej, ale zastosowany również na tym czołgu. To jest taka ciekawostka. Tym niemniej powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz, ponieważ spotkaliśmy się z jednym świadkiem, a właściwie człowiekiem, który żył w czasie wojny i którego zabrano do nakładania i uzupełnienia powłok cimeretowych już na froncie. Tak więc takie sytuacje musiały się to zdarzać, skoro młodych kilkunastoletnich chłopców zabierano na uzupełnianie tych powłok cimeritowych.
to najprawdopodobniej ten Cimerit również uzupełniono na Francie. I być może jest to uzupełnienie wojenne. Jak wiemy, jest to mieszanina trocin, wikolu, popularnego kleju do drewna, siarczanu cynku, siarczanu baru i ochry jako barwnika. Tak więc jest to powłoka, no taka, nie bym powiedział, niewieczna i nie bardzo długotrwała. Tym niemniej, jak widzimy tutaj dzisiaj, jest dosyć twarda. Samo użycie cimeritu jest kontrowersyjne, bo tylko Niemcy bodajże w czasie II wojny światowej stosowali miny magnetyczne. Inne nacje, jeżeli nawet miały takie projekty, to nie stosowano ich powszechnie. Ile zajęło Wam akurat nałożenie tej powłoki cimeritowej na ten egzemplarz? Myślę, że jedna osoba, jako że nakładał ją mój kolega, który również wspiera mnie w różnego rodzaju odbudowach, jedna osoba nakładała tą powłokę cimeritową, powiedziałbym, cały tydzień roboczy. Tak więc było to dosyć pracochłonne. Tutaj a propos tych min magnetycznych. Oczywiście Niemcy byli bardzo, bym powiedział, przewidujący. Starali się przygotować na każdą sytuację. Jako że nie stosowali, jako że inne armie świata nie miały swojej produkcji min magnetycznych, ale pamiętajmy, że Armia Czerwona była bardzo pomysłowa. Rosjanie nie mieli w produkcji chociażby Panzerfaustów, a normalnie etatowo na wyposażeniu jednostek w 1945 roku Armii Czerwonej były Panzerfausty zdobyczne na armii niemieckiej. No i tak też było najprawdopodobniej z minami magnetycznymi, które najprawdopodobniej Rosjanie również szeroko stosowali. Ktoś zauważył to na froncie i postanowili wprowadzić również taką powłokę. Dodatkowo, jak sobie spojrzymy, to ta powłoka jest bardzo porowata, chropowata, co powoduje pochłanianie światła i nie ma refleksów świetlnych na takiej powłoce. Zapewne to również wpływało na to, że Niemcy postanowili taką powłokę zastosować. No tak, to jest tak jak w dzisiejszych konstrukcjach, gdzie również stosuje się, przynajmniej w niektórych fragmentach, powłoki chropowate, które też pomagają po prostu stać na pojeździe, który na przykład mokry może być dosyć śliski. Zgadza się. Na pewno cimerit miał szereg zastosowań. Tak naprawdę Niemcy fabrycznie wykonywali te powłoki przez okrągły jeden rok, ponieważ od jesieni 1943 roku do jesieni roku 1944, tak więc można powiedzieć, że jeden rok produkcji. Potem najprawdopodobniej stwierdzono, że jest to pracochłonne i efekt jest niewspółmierny do ilości konsumowanych przez cimerit roboczych godzin i tę powłokę, produkcję tej powłoki całkowicie zarzucono. Ciekawi mnie także kwestia optyki. Tutaj widzę, że peryskopy nie są jeszcze zamontowane. Tak jak mówiłeś, na to trzeba poczekać. Jaka jest problematyka, jeżeli chodzi o zachowanie się oryginalnych przyrządów celowniczych szczególnie, no bo to jednak jest dosyć precyzyjny element wyposażenia. Jak dużo takich przyrządów się mogło zachować do dnia dzisiejszego? Jeżeli chodzi o przyrządy, o same peryskopy, z peryskopami nie ma większego problemu, ponieważ Francuzi, użytkując swoje Pantery w okresie powojennym, poszli po rozum do głowy i nie wyważali otwartych drzwi i zastosowali dokładnie te same peryskopy w swoich powojennych czołgach, konstrukcjach już o nazwie AMX. Tak więc da się zakupić identyczne niemalże peryskopy francuskie do tych niemieckich, jedynie z innymi biciami, ponieważ oczywiście mają te oznaczenia francuskie, AMX, APX, jest to oznaczenie francuskie, ale peryskop jest dokładnie taki sam jak ten produkcji niemieckiej wojennej. Wymiary są kropka w kropkę takie same zastosowane materiały, tak więc da się je pozyskać. Gorzej jest oczywiście z przyrządami celowniczymi, jeżeli chodzi o wieże. Tutaj problem jest dosyć spory, zwłaszcza jeżeli chodzi o Turmzielfernrohr 12 stosowanych we wcześniejszych rodzajach Panther, czyli w tym widzeniu stereoskopowym, podwójnym, że mamy te dwa okulary, co charakterystyczne jest dla wczesnych Panther. One mają takie dwie dziurki celownicze. Tutaj już jest zastosowany późniejszy celownik TZF-12A na zasadzie monokularu, czyli mamy jeden tylko i wyłącznie wizjer. No i ta optyka stosowana w pojazdach niemieckich, ta TZF-12A, to jest celownik metrowej długości. Znamy go troszeczkę, dosyć podobną konstrukcję z powojennych T-34. Czesi bardzo blisko skopiowali ten celownik, tym niemniej znacząco różni się cały czas od TZF-12A i ze względu na ilość zwierciadeł, na ilość szkieł zastosowanych w tych celownikach, renowacja takiego celownika jest bardzo skomplikowana,
a jego pozyskanie nie jest łatwe. Pomimo tego, że po wojnie bardzo wielu kolekcjonerów, zbieraczy wymontowywało to z czołgów, zwłaszcza na froncie zachodnim, i dosyć dużo tej optyki się zachowało, bardzo rzadko jest ona przejrzysta. A zakup takiego celownika nieprzejrzystego wiąże się z bardzo potężnymi kosztami remontowymi, ponieważ wyczyszczenie takich szkieł, które stają się mleczne, oczywiście z czasem one dostają takiego mleka, że są nieprzejrzyste, no jest bardzo po prostu trudne i musi być wykonywane przez specjalistów. A tu o takich specjalistów niestety nie jest łatwo. Tak więc jeszcze nie udało mi się pięknego, przejrzystego celownika pozyskać. Mam nadzieję, że któregoś dnia uda mi się taki jeszcze oryginalnie wojenny, przejrzysty zakupić. W przypadku sztugów jest to dużo prostsze, ponieważ tam zastosowany był inny rodzaj celownika i stosowany był w wielu różnych pojazdach, m.in. jak panterach, hecerach, no i oczywiście w sztugach, tak więc ich dostępność jest dosyć spora. W przypadku panter i niespełna 6 tysięcy sztuk wyprodukowanych w czasie wojny, no to zdobycie jest troszeczkę trudniejsze. Z pewnością armata była bardzo skuteczna, jedna z najlepszych armat II wojny światowej, chociaż głównie w zadaniach przeciwpancernych, bo to z tego co wiem, ta armata miała jednak problemy, jeżeli chodzi o amunicję bombowo-burzącą, ona nie była aż tak skuteczna, jak pewnie Niemcy by chcieli, porównywalnie do 88. Przede wszystkim masa pocisku była bardzo mała, no to tutaj nie ma siły, nie ma cudów. Jeżeli mamy pocisk, który waży połowę tego niemalże co pocisk z Tygrysa, no to ilość odłamków będzie również o połowę mniejsza. I w przypadku tej amunicji odłamkowej tych odłamków rażących ewentualną piechotę będzie znacznie mniej. Ale pamiętajmy, że Pantera była wyposażona z przodu w dwa karabiny maszynowe, tak więc mieliśmy karabin w jarzmie, którym strzelec radiooperator mógł sobie sam kierować, miał własne przyrządy optyczne, tak więc był w stanie razić piechotę za pomocą karabinu maszynowego na wprost od czołgu. Jednocześnie mieliśmy drugi karabin sprzężony niemalże z armatą, tak więc mieliśmy dwa karabiny maszynowe, które mogły eliminować piechotę na polu walki. A wiadomo, nikt jak z armaty, jak do wróbli, do piechoty strzelać nie będzie, byłoby to mało efektowne, mało skuteczne. Tak więc raczej armaty w czołgu nie używamy do celów zwalczania piechoty wroga, tylko zwalczamy do zwalczania pojazdu wroga. A w przypadku pocisków z rdzeniem wolframowym w armacie stosowanej w Panterze, ta była piekielnie skuteczna i była w stanie zniszczyć, co ciekawe, radziecki czołg ciężki IS-2, nawet z odległości 1200 metrów, kiedy IS-2 przy użyciu swojej amunicji był w stanie Panterę wyeliminować, trafiając w pancerz przedni z około 800, maksymalnie 900 metrów. Tak więc ten dystans o 1/4 był na korzyść Pantery. Oczywiście w przypadku zastosowania amunicji z rdzeniem wolframowym, której w pojazdach, niemieckich pojazdach średnich było bardzo mało, bo zaledwie przydziałowo były to 4 pociski na skład amunicyjny. Ale pamiętajmy też, że niemieckie armaty były bardzo szybko strzelne. Zastosowanie znacznie mniejszej skali zamków, znacznie lżejszych pocisków, bo teraz pamiętajmy, że pocisk 7,5 cm stosowany w Panterach był znacznie lżejszy od pocisku 12-centymetrowego stosowanego w Wisie II. Tak więc załadowanie i szybkostrzelność tej armaty w Panterze oczywiście wychodził bardzo na korzyść niemiecką, co najmniej dublując, jeżeli nie triplując tej ilości wystrzelonych pocisków, co pozwalało po prostu na wstrzelanie się w cel. Jakość mechanizmów obracających wieże w Panterze. Pamiętajmy, że mamy tutaj zastosowanie hydraulicznego obrotu, który mógł obrócić wieżę w niecałą minutę, jak również obracać ją niemalże 60 minut, czyli precyzja obrotu wieży była doskonała. Sterował tym celowniczy za pomocą pedałów w podłodze, tak więc mógł regulować prędkość obrotu wieży, bardzo szybko wrócić się do celu, jednocześnie bardzo precyzyjnie przycelować ten cel, który znajdował się przed nimi, co czyniło w mojej opinii ten czołg niemalże doskonałym na polu walki. Dla oczywiście wątpiących te teorie mam inną propozycję, inne porównanie. Stańmy naprzeciwko siebie, niech ci wątpiący usiądą w T-34, ja pojadę Panterą. No tak, z pewnością wysoka precyzja. No Pantera uchodzi za takiego snajpera wśród czołgów tamtego okresu. Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o porównanie do ISA II, no
ciężko porównywać te wozy i z drugi, nawet jako czołg ciężki, bardziej był projektowany pod myśl o zwalczaniu fortyfikacji, chociaż jak no, dowodzą materiały archiwalne, już trafienie z ISA drugiego no, mogło nie być zbyt przyjemne, no, jednak pocisk miał swoją masę, nawet odłamkowo burzący potrafił być, szczególnie dla niemieckich wozów późniejszej produkcji, gdzie ten pancerz stał się bardziej kruchy po prostu. Tak, no jak wiemy, Niemcy mieli bardzo duże problemy surowcowe. Tak jak wspominałem wcześniej, stać ich było na produkcję bardzo skomplikowanych czołgów, ale nie mogli wyprodukować ich w dużych liczbach. Nie stać ich było na utratę materiałów pędnych, utratę cennych metali, jak chociażby molibdenu, wolframu. Nie mieli tego w dużych ilościach, tak więc musieli dysponować tym bardzo oszczędnie. No i tak jak sam zauważyłeś, późniejsze spawy, nawet zubożane, Niemcy próbowali zastosować zubożone techniki, jeżeli chodzi o spawanie, zubażać ten spaw, no co powodowało to, że po prostu przy uderzeniu pocisku o bardzo dużej sile bezwładności, jakim dysponował chociażby, i spowodowało pękanie tych pancerzy. Ja sam nie pamiętam już, w jakim opracowaniu to czytałem, ale czytałem, że Tygrys Królewski trzykrotnie trafiony w to samo miejsce za pomocą pocisku z IS-2 potrafił po prostu popękać na spawach. Czyli Tygrys Królewski, który teoretycznie był bardzo dobrze chroniony przed nawet trafieniami z IS-a, po kilku trafieniach w to samo miejsce po prostu się rozpadał. Anegdotycznie jeszcze, może to zainteresuje widzów, przypominam sobie ze wspomnień radzieckiego czołgisty Dmitrija Łozy taką anegdotę, gdy właśnie on służył głównie na Shermanach, jego jednostka otrzymała Shermany, byli amerykańscy doradcy, którzy mieli pomagać w ich obsłudze i w pewnym momencie Amerykanie obserwują radzieckich techników, którzy z kluczami idą do czołgów, zaczynają je regulować. Amerykanie się zareagowali, po co to robicie, skoro czołgi już z fabryki wyregulowane zostały przysłane, a czołgi radzieckie, które z fabryki przyjeżdżały na front, no wymagały tej regulacji, bo w zakładach były składane w różnych warunkach i w różnym stanie docierały, także taka ciekawostka. No, przede wszystkim przez wykonywane te prace były przez różne osoby. Pamiętajmy, że w Związku Radzieckim masowo wykorzystywano pracę kobiet i dzieci. Tak więc przy produkcji czołgów spawaniem pancerzy zajmowały się bardzo często kobiety, które nie miały żadnego doświadczenia w tego rodzaju produkcji. To prawda. No i oczywiście też nie tylko ta jakość była różna, ale również, o czym mało się mówi i w Związku Radzieckim, jeżeli chodzi o standaryzację, to różnie z tym bywało podzespołów, a nawet całych skorup, bo różne fabryki miały na przykład różne wzory wież do czołgów T-34. Masz doświadczenie przy okazji odbudowy zarówno tej Pantery, jak również SDKFZ-ów, czyli z zawieszeniem szachty dla Uwerk. No jest to dosyć skomplikowany układ bieżny. Jakie są jego plusy i minusy, poza oczywiście tymi najpowszechniej znanymi, czyli to, że po prostu był trudny w serwisowaniu? Ja bym się tam troszeczkę z tym kłócił, z tą trudnością serwisową. Oczywiście trzeba było wyrzucić parę kół, żeby zdemontować jedno trafione. Myślę, że najpoważniejszą awarią był tutaj wjazd na minę. Ewentualne uszkodzenia z min na pewno były trudne w serwisowaniu, ale wiele osób też pisze o tym, że Schachtellauer powodował, że w momencie, gdy czołg wjechał w błoto zimą na froncie wschodnim, to oczywiście to wszystko zamarzało i czołg stawał. No tak samo stawał T-34 i bez Schachtellauerka, tak samo stawał i Schachtellauer w Panterze. Ale jeżeli chodzi o same właściwości jezdne, to absolutnie nic nie bije tego rodzaju zawieszenia, jeżeli chodzi o warunki jezdne. Ja osobiście wiele kilometrów przejechałem chociażby SDKFZ-ami 251, SDKFZ-7. Bym powiedział, jeżeli nie tysiące, to na pewno setki kilometrów spędzone w tych pojazdach i nawet przejeżdżając przez progi zwalniające czy jakiegokolwiek rodzaju nierówności w terenie, ten pojazd wybiera je absolutnie doskonale. Żaden BMW, żaden Mercedes, dzisiejsze najlepsze limuzyny nie przejadą tak przez próg zwalający jak chociażby SDKFZ-251, bo czuć tylko i wyłącznie, jak przyjeżdżają przednie koła. Tyłu już w ogóle nie czujemy, to jest po prostu wybranie mega płynne. Co zresztą obrazują testy i badania przeprowadzone na poligonie w Kummersdorf na różnego rodzaju czołgach i porównanie tych testów. T-34 w momencie występowania nierówności terenowych mógł rozwijać maksymalnie prędkość
20 kilku kilometrów na godzinę. Po tym cały pojazd wpadał w rezonans, z którego bardzo trudno było go wyprowadzić. Co to znaczy na polu walki, każdy wie. Nie było wtedy systemów stabilizacji armaty, tak więc jakiekolwiek rezonanse były bardzo, bardzo niepożądane. No a Pantera, jako jeden z nielicznych czołgów, oprócz Shermana, to też chciałbym zaznaczyć, w ten rezonans nie wpadał powyżej 30 km na godzinę, a nawet z amortyzatorami stosowanymi w tych Panterach, Pantera mogła rozwijać prędkość niemalże 50 km na godzinę, co nawet nie było maksymalną prędkością Shermana. Sherman jechał nieznacznie wolniej, ale również mógł osiągnąć swoje maksymalne prędkości, co w przypadku zarówno czołgów radzieckich, jak i również nawet konstrukcji niemieckich, ponieważ Panzer IV z uwagi na swoje bardzo prymitywne zawieszenie również wpadał w podobny rezonans przy większych prędkościach. No, o czym się mało nawet dzisiaj mówi, jest właśnie problem z rezonansem, bo i nowoczesne konstrukcje miewają z tym problemy. Także na pewno to zawieszenie, pomimo swojej komplikacji, doskonale tłumiło te wibracje, hałas również, no w pewnym zakresie, bo to jednak jest metalowa gąsienica. Ja bym poszedł o krok dalej. Pantera była czołgiem tak sprawnym, to zawieszenie jest tak doskonałe, posiada szereg rozwiązań. Oprócz tego, że mamy podwójne resorowanie za pomocą tych drążków skrętnych, mamy również amortyzatory, czyli drugi wahacz i przedostatni. Są to wahacze, które mają dodatkową amortyzację, które zapewniały dodatkową stabilizację tego pojazdu. Myślę, no nie stosowałem jeszcze tego bojowo, na pewno sobie to sprawdzę, jak zamontujemy już układ jezdny, ale myślę, że pojazd niemalże jak sztuk 3G albo i lepiej, bo sztuk 3G również posiada amortyzację na wahaczach, oprócz tego, że ma zawieszenie na drążkach skrętnych. Ten czołg po zatrzymaniu niemalże od razu jest gotowy do walki. On automatycznie jest ustabilizowany w sekundę. Tego się niemalże nie odczuwa. Ja jadąc te 34, to się zastanawiam, czy on mi sam nie ucieknie, czy nie wyskoczy. Jeździłem zarówno te 34, jak i sztugiem. To mam porównanie, jak to wygląda w pojazdach niemieckich, mam porównanie, jak to wygląda w pojeździe radzieckim. Jeździłem również Shermanem. Te wszystkie pojazdy, one są znacznie mniej stabilne od tych konstrukcji niemieckich. Myślę, że w Panterze przy zastosowaniu tego bardzo dobrego układu jezdnego można powiedzieć o pierwszym systemie stabilizacji armaty. No oczywiście poza Shermanem, który również w czasie wojny już taki system pierwszy posiadał. Ale w każdym razie myślę, że Pantera była od razu gotowa do walki. W połączeniu z bardzo dobrymi przyrządami celowniczymi, z bardzo dobrą armatą, myślę, że ten pojazd na froncie, co zresztą pokazują dane statystyczne, był piekielnie skuteczny. Tu nie ma żadnego przypadku. A propos serwisowania, wiesz, tą komplikację w serwisowaniu, że patera super skomplikowana, że wiesz to, że nie dało się tam robić, że w ogóle to strasznie skopany czołg. W ruskim czołgu, dla przykładu, albo w amerykańskim, musiałeś na ogół wkładać wszystkie naklepki dwoma kluczami, żeby cokolwiek wkleić. Zobacz, Pantera ma specjalny kształt śruby. Śruby produkował firma Ribe. To jest taka charakterystyczna taka marka niemiecka śrub, ale oni produkowali specjalne śruby pod Panterę. Z drugiej strony wyoblone, z dwoma zacięciami, także w takim talerzu, który tu trzyma to, tutaj tego akurat nie zobaczymy, bo to jest jakby od drugiej, od wewnętrznej strony, ale w tym talerzu są dodatkowe takie talerzyki, blaszki zabezpieczające, one trzymają, ma takie wyfrezowanie, że ta śruba sobie wchodzi, trzymana jest za pomocą specjalnego talerza, który jest tylko na dwie śrubki mocowany i trzyma te wszystkie śruby, że tylko z jednej strony kręcisz. Nic ci się tam w środku nie obraca, ty sobie bez problemu to wszystko dokręcasz, pak, pak, pak i masz już wszystko przykręcone. I tak naprawdę demontaż tych kół, sam demontaż jest bardzo szybki. Bo paradoksalnie wszystko jest przygotowane pod szybki demontaż. Nie? Także nawet jak tu wysadziła mina, ty jesteś w stanie w miarę szybko tutaj kilka kół zdemontować. Spójrz na kolejną rzecz, która jest mega, mega zaawansowana, czego nie, o czym wiesz, oczywiście żaden znawca pancerki niemieckiej nie powie. Tu masz wszystkie oryginalne śruby w żółtej farbie. I spójrz na jedną rzecz, to są wszystko śruby samokontrujące, ze specjalną plastikowym zabezpieczeniem, żeby przykręcone i ono już jest zakontrowane, ono już się nie cofnie. I to takie rzeczy ja spotykam tylko w sprzętach niemieckich. Nawet Amerykanie nie mieli wtedy śrub samokontrujących. I całość kół montowana na tych samokontach ze specjalnymi stożkowymi zaciskami powodowały, że gumę można było łatwo i szybko zacisnąć w kole. Bo ta guma jest ze stożkowym rantem wewnątrz i ona się bardzo łatwo w kole zaciska. Tak więc przeserwisowanie tych kół w Panterze paradoksalnie było bardzo szybkie. Nie? Pomimo tego, że patent wygląda skomplikowanie, jest bardzo skomplikowany. W samym serwisie, w wytworzeniu był skomplikowany, ale w samym serwisie jest bardzo prosty i bardzo szybki. Te koła, mówię, parę minut masz na tak naprawdę zdemontowane. Nie? Tutaj nie ma z tym żadnego problemu.
I tutaj jest szereg takich rozwiązań, których nie widać gołym okiem, okiem laika, ale już z punktu widzenia serwisowego. Dla mnie w odtwarzaniu było to bardzo drogie i skomplikowane, bo musiałem każdą z tych śrub wykonać na CNC. One są specjalnie zafrezowane, zatoczone, mówię, z okrągłym łbem, żeby wchodziły sobie pięknie w tamto miejsce. Dla mnie w odtwarzaniu było to mega skomplikowane, ale już w samym serwisowaniu, w użyciu w tej chwili, to jest mega prostota. Pak, 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 mam wszystko podkręcane, nie? A sama Pantera? No oczywiście, to wiadomo, że są koła zachodzące, że żeby dostać się w tej chwili do tego koła, to musimy te dwa wyrzucić, nie? Ale mówię, odkręcenie, słuchaj, tych zewnętrznych kół, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem śrubek i osiem śrubek tu, 16 śrubek, tak naprawdę jesteśmy już w zewnętrznym kole. Gorzej z tamtym, bo jeszcze trzeba wyrzucić to i tamto, nie? Czyli to ostatnie, żeby dostać się do tego ostatniego wewnętrznego, to trzeba wyrzucić jeszcze te dwa. Ale to tak naprawdę jest co? 32 śruby i... Moja opinia taka bazująca też na rozmowach, czy tym, co mówili współcześni czołgiści, to większy problem to jest z drążkiem skrętnym. To znaczy też o czym rozmawialiśmy, że jeżeli gdzieś walnie drążek skrętny, zaraz zmienia się wyważenie pojazdu i gdzieś indziej może kolejny drążek. Tak, strzelić. I powiem Wam ciekawostkę tutaj a propos Pantery. Tutaj jeżeli chodzi o samą wymianę drążków, też uproszczono proces serwisowania. I tylko i wyłącznie w Panterze zastosowano drążki skrętne, nie z wielowpustem, z wielofrezem, tylko był z jedną stroną zafrezowany. I paradoks kolejny, wymiana tego drążka skrętnego była mega prosta. Bo on się oczywiście wysuwał, wybijał z drugiej strony, co prawda był podwójny, ale wystarczyło popuścić zacisk specjalny po tamtej stronie, popuszczam sobie jedną śrubę tutaj z góry w tym wahaczu i już wyjeżdżam z całym drążkiem. A dodatkowo, żeby nie było problemów, oczywiście po długim użytkowaniu, gdzie ten drążek skrętny mógłby się tak w cudzysłowie zaspawać, czyli wiadomo, dojdzie do korozji i ten drążek skrętny powiedzmy ostanie się tak na stałe w tym wahaczu, czy tam w tej przeciwbieżnej wyjawce, to specjalnie końcówki tych drążków osiądzowano. I prosta sprawa. Na froncie wysuwamy drążeczek, wychodzi wszystko pięknie, ładnie, prosto, bez wielowpustów, bez zacisku. Tylko jak popuszczę śrubę, puknę młotkiem, wyjeżdżam i już drążek jest luźny. Świetnie jest rozwiązana Pantera pod kątem serwisowym. I nie wierzę w to, że ten pojazd mógł sprawiać jakoś nadzwyczajnie dużo problemów na froncie. Oczywiście wszystko się psuło. Psuła się czwórka, psuł się sztuk, psuła się Pantera. Ale myślę, że Pantera nie psuła się bardziej, a przynajmniej nie była jakoś nadzwyczajnie dużo bardziej skomplikowana w serwisowaniu frontowym niż Panzer 4. I co ciekawe, ja tak nawiązał jeszcze trochę do tego czołgu, bo Pantera też była unikalnym pojazdem w swoim czasie. Pomimo tego, że już w Maybachu HL-120 stosowano szeregowo dwie pompy paliwowe, czyli mieliśmy nawet po uszkodzeniu jednej, jeżeli jedna przestała podawać paliwo, druga zawsze podawała. Tam nie ma powrotu, także całe paliwo idzie w gaźniki. Ale w Panterze Niemcy poszli o krok dalej. Pomimo tego, że były dostępne iskrownika 12-cylindrowe, zastosowano dwie szóstki. Zawsze po uszkodzeniu jednego iskrownika jedna szóstka chodziła. Kolejna sprawa, w Panterze zastosowano cztery gaźniki. Tak więc nawet uszkodzenie jednego gaźnika wiązało się z wyeliminowaniem trzech cylindrów, pracy trzech cylindrów, a nie całych tam sześciu czy dwunastu. Kolejna sprawa, Pantera posiadała dwie pompy paliwowe, mało tego, każda pompa była dwumembranowa. Także nawet awaria połowy pompy nie wyeliminowała jej z pracy, tak więc cały czas to paliwo było dostarczane. Mało tego, można było ze względu na ilość zbiorników paliwa, pięć zbiorników paliwa w Panterze, można było odłączać je, rozłączać, jeżeli dochodziło do wycieku i uszkodzenia któregokolwiek z nich. A właściwie te linie nie były całkowicie rozłączalne, ale część można było przełączyć z jednych na drugich, co też stosowane było w T-34. To jest takie dosyć nowoczesne rozwiązanie. Tak, tak, ale czołg był naprawdę na swoje czasy mocno ponadczasowy. Muzeum Pancerne w Kłaninie to na pewno unikalna jednostka muzealna, którą każdy fan broni pancernej z okresu II wojny światowej, a tej najbardziej legendarnej broni, czyli chociażby znajdującej się za moimi plecami Pantery. Zapraszam Was do zobaczenia, do przyjazdu, do takiego unikatu jak u nas nigdzie w Polsce, a i w Europie Środkowej na pewno nie znajdziecie.